Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Nazywam się Mirosław Bohun i reprezentuję firmę Grupa Travel. Wraz ze mną na czacie są Ania oraz Sobiesław, którzy będą na bieżąco odpowiadać na pojawiające się pytania. Szanowni Państwo, ponieważ narzędzia online to już za mało, przedstawię innowacyjne rozwiązanie. Rozwiązanie nowej generacji, które pozwala w inteligentny sposób zarządzać podróżami służbowymi. Zanim jednak przejdę do charakterystyki samego narzędzia, w kilku słowach odniosę się do ogólnych założeń polityki podróży. Przepraszam, polityka podróży funkcjonuje w każdym przedsiębiorstwie. Niezależnie od tego, czy jest ona przekazywana, funkcjonuje w organizacji, przekazywana jest ustnie, czy ma jednak formę spisanego dokumentu. Oczywiście służy standaryzacji, uproszczeniu obszaru podróży służbowych. Jednym z jej głównych celów lub głównym celem jest również obniżanie kosztów podróży. Na kolejnym slajdzie postaram się przedstawić dwa charakterystyczne modele zarządzania podróżami służbowymi. Jest to model scentralizowany i model zdecentralizowany. Przedstawiony rysunek przedstawia grupę pracowników. Każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego dokonywania rezerwacji, zakupu biletu lotniczego, rezerwacji usługi hotelowej. De facto oczekuje się od takiego pracownika, by dokonując rezerwacji pamiętał o ogólnie przyjętych zasadach polityki podróży. Wśród nich są takie jak konieczność czy obowiązek stosowania stawek korporacyjnych, limit kwotowy, może określony standard hotelu, różne zmienne, w tym m.in. numer delegacji, centrum kosztowe lub też odpowiednia forma płatności. De facto oczekuje się od pracownika, by dokonując rezerwacji od każdego z nich pamiętał o tych założeniach travel policy. Pewną alternatywą dla zdecentralizowanego modelu zamawiania podróży służbowych jest oczywiście model scentralizowany, w którym to pojawia się osoba travel managera, osoby odpowiedzialnej za dokonywanie podróży służbowych. W tym modelu to właśnie travel manager przejmuje obowiązek przestrzegania zasad travel policy, przestrzegania i monitorowania. Obydwa modele oczywiście mają swoje plusy i minusy, natomiast w praktyce co trzecia podróż realizowana jest niezgodnie z polityką podróży firmy. Jeżeli podróżny dosyć często podróżuje, ponad 10 razy do roku, wówczas co druga podróż jest niezgodna z polityką podróży. Dosyć niemile widzianym zjawiskiem w każdym przedsiębiorstwie jest to, że usługi zamawiane są na ostatnią chwilę, co oczywiście wpływa na cenę tej usługi. I bardzo często w organizacji nie funkcjonują żadne narzędzia, rozwiązania, które pozwalają zmierzyć, na ile polityka podróży jest w organizacji przestrzegana. W takim razie, jakie jest rozwiązanie? Odpowiedzią są właśnie te narzędzia. Narzędzia kategorii Self Booking Tool. Narzędzia, które pozwalają wprowadzić politykę podróży do baz danych. Rozwiązanie to jest bardzo efektywne zarówno w scentralizowanym, jak i zdecentralizowanym modelu. W przypadku zdecentralizowanego modelu, kiedy to pracownik, każdy pracownik organizacji jest uprawniony do tego, by dokonywać rezerwacji, narzędzia Self Booking Tool w pewien sposób zdejmują pracownika z obowiązku konieczności pamiętania o zasadach travel policy. Narzędzie robi to za niego. W przypadku modelu scentralizowanego, kiedy to jedna osoba, kilka osób, travel managerowie są odpowiedzialni za dokonywanie rezerwacji, wówczas rola travel managera zostaje wzmocniona. Otrzymuje on znakomite narzędzie do zarządzania polityką podróży i podróżami w organizacji. Przyjrzyjmy się lub spróbujmy ulokować narzędzia w Self Booking Tool w całej rodzinie narzędzi online'owych, rozwiązań webowych, bo każde z tych aplikacji ma taki właśnie charakter. Na samym dole tej piramidy widzimy popularne, ogólnie dostępne platformy online'owe. Widzimy również, że mają one duże ograniczenia,
Ich głównym atutem jest oczywiście dostępność. I platformy też są dedykowane zazwyczaj do poszczególnej usługi. Kolejnym elementem, kolejnym rozwiązaniem są strony platformy, gdzie pojawia się już pewien moduł logowania, profil użytkownika, organizacja zostaje przypisana do danego konta, może wprowadzić swoje stawki korporacyjne, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Oczywiście otrzymuje pewne moduły raportowania. Na ostatnim poziomie, na najwyższym widzimy właśnie narzędzia Self-Booking Tool. Czym się różnią? Tak naprawdę są odpowiedzią na każdy z tych wyróżnionych elementów. Najważniejszym właśnie przestrzeganie, czy umiejętność kontrolowania, monitorowania, stosowania polityki podróży. System autoryzacji, o którym powiem w kilku słowach w dalszej części, stawki korporacyjne, możliwość kontrolowania najniższej ceny, to jest też bardzo ciekawy wątek, o którym opowiem, oczywiście raportowanie. Takim narzędziem jest Amadeus e-Travel Management. Jest to rozwiązanie firmy Amadeus. Na całym świecie ponad 6600 korporacji wdrożyło już to rozwiązanie o łącznej liczbie ponad 5 milionów zatrudnionych osób. Jak widzimy, wdrożenia miały miejsce w 62 krajach. Co cechuje, czy i na jakie mocne elementy, których jest wiele, ale wskazują te firmy? Przede wszystkim aplikacja jest bardzo przyjazna dla końcowego użytkownika. Upraszcza cały proces rezerwacji. Wprowadza standaryzację, czyli proces działań wspólny dla całej organizacji, którym można efektywnie zarządzać. I oczywiście generuje oszczędności. Na podstawie danych, które posiadamy z firmy Amadeus, jest to redukcja nawet do poziomu 30%. Na ekranie pojawiają się logotypy firm, które już na dzień dzisiejszy posiadają to rozwiązanie. Możemy dostrzec oczywiście znane i rozpoznawalne duże marki, duże przedsiębiorstwa. Natomiast narzędzie Amadeus e-Travel Management jest również znakomitym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa, średniego również, które uważa, że obszar podróży służbowych jest istotnym obszarem w ich przedsiębiorstwie. Jeszcze raz, Amadeus e-Travel Management. I tutaj w kilku słowach, kilku kolejnych slajdach zaprezentuję tak naprawdę już funkcjonalności tego narzędzia w odniesieniu do takiej codziennej pracy na narzędziu dokonywania rezerwacji. Przede wszystkim politykę podróży definiujemy. Mówimy o standardach usługi hotelowej, lotniczej, ilość gwiazdek. Może definiujemy limit cenowy dla poszczególnej usługi. W ten sposób aplikacja, kiedy otrzymuje takie dane, podczas prezentacji wyników informuje naszego użytkownika, czy oferta, która jest prezentowana, jest zgodna z polityką podróży. Wówczas pojawia się taka zielona tarcza i to jest jednoznaczna informacja. Oferta, którą widzisz, spełnia wszystkie. Czyli jest 5, 50, a może 500 założeń polityki podróży, ta oferta spełnia te założenia. Jeżeli widzimy tarczę czerwoną, oznacza to, że przynajmniej jedno z założeń polityki podróży nie jest spełnione. Co więcej, jeżeli użytkownik decyduje się skorzystać z oferty niespełniającej z polityki podróży, z obiektywnych powodów, aplikacja, jeżeli sobie tego zażyczymy, wymusi tak naprawdę na użytkowniku konieczność zdefiniowania, określenia, dlaczego, drogi pracowniku, decydujesz się na ofertę, może droższą, może niezgodną z polityką podróży. Proponujemy mu pewne definicje zdefiniowane przez administratora, na które musi się powołać, żeby zakończyć proces rezerwacji. Co więcej, na każdym etapie aplikacja pokazuje cały czas najniższą możliwą cenę. Podkreśla, tutaj widzimy zamarkowane na żółto, że wybrana oferta nie jest zgodna z polityką podróży, co powinno pracownika zainspirować do przemyślenia decyzji, dlaczego tą, a nie inną ofertę zamierza wykupić. Jeszcze raz, na kolejnym etapie aplikacja krzyczy, kupujesz ofertę droższą, ale najniższa jest właśnie w takiej cenie. I w tym miejscu przechodzimy tak naprawdę do idei Visual Guild, obszaru zagadnienia, które tak naprawdę jest źródłem
generowania dużych oszczędności na podróżach służbowych. Wyobraźmy sobie tradycyjny model procesu rezerwacji. Pracownik, travel manager, czy również agent biuro podróży dokonuje rezerwacji i w procesie finalnym, czy na koniec tego procesu otrzymuje bilet czy voucher hotelowy. Jeżeli w organizacji funkcjonuje limit kwotowy na daną usługę, tutaj w tym przykładzie 600 zł, pracownik kupując usługi nie śledzi tego, nie posiada takiej informacji lub nie jest nią tak naprawdę żywo zainteresowany, to może kupić usługę oczywiście droższą. Różnica, którą tu widzimy, to jest około 150 zł, zachowujemy ten wskaźnik 30%. Bardzo często organizacja nie wie, czy pracownik zakupił usługę w polityce podróży, zgodną z polityką podróży, czy jednak zgodną, czy niezgodną. Natomiast w modelu, gdzie opieramy się o narzędzia AETM, już na etapie dokonywania rezerwacji narzędzie, przedstawiając ofertę, informuje pracownika o tym. Otrzymujesz ofertę zgodną z polityką podróży, polityka podróży wynosi 600 zł, są też oferty, możemy Ci zaproponować też również oferty niezgodne z polityką podróży. Dopiero po zakończeniu, czyli decyzja o złamaniu czy dostosowaniu się do polityki podróży podejmowana jest właśnie jeszcze przed zakupem, czyli w czasie rzeczywistym. Proszę wyobrazić sobie, jeszcze wrócę tutaj oczywiście do kwestii oszczędności. Proszę zauważyć, że przy 100 rezerwacjach ta oszczędność daje nam, to jest 15 tysięcy. Kolejne rezerwacje generują coraz wyższe oszczędności. W tym momencie, kiedy pracownik właśnie podejmuje decyzję, widzi, kupię usługę droższą lub tańszą, zgodną z polityką podróży lub jednak niezgodną. Bardzo ciekawie to widać również w momencie, kiedy pracownik otrzymuje dwie oferty, które są zgodne z polityką podróży, czyli tak naprawdę nie łamie tej polityki podróży, bo wynosi ona 600 zł. Tutaj mamy różnicę 50 zł, otrzymał powiedzmy dwie oferty hotelowe. Jak wygląda to w samej aplikacji? Aplikacja również proponuje dwie oferty i pokazuje również poprzez te zielone tarcze, że są to oferty zgodne z polityką podróży. Przypomina ciągle, że najtańszą ofertą jest ta pokazana tutaj najwyżej. To jest fenomen Visual Guilt. W tym momencie pracownik musi się zastanowić, którą ofertę wybrać. Co więcej, jeżeli ma świadomość, że informacja o najniższej cenie, która była zaprezentowana w procesie rezerwacji, została zarejestrowana przez aplikację, gdzie zostanie wskazana zarówno najniższa cena, jak i różnica w stosunku do ceny zakupionego produktu, to tą decyzję jest dużo łatwiej podjąć, że skorzystam jednak z hotelu, z usługi tańszej. Co dzieje się dalej? Również kiedy usługa zostaje już zakupiona i jest to jednak usługa lub niezgodna z polityką podróży, lub po prostu droższa, aplikacja na potwierdzeniu podróży, oprócz tego, że informuje o cenie, która została zastosowana, pokazuje również, jaka była tańsza alternatywa. I nie tylko jaka była cena, ale również jak wyglądała ta usługa. Bo oczywiście jakby cena wraz z elementami tej podróży świadczy o tym, czy może udokumentować, czy użytkownik aplikacji rzeczywiście miał powód, by zdecydować się na inną ofertę, czy jednak mógł zastosować propozycję, którą widzimy tutaj zaznaczoną. Oszczędności. Przy różnicy choćby 50 zł przy 100 rezerwacjach mamy 5 tysięcy, bardzo proste wskaźniki. Przy 1000 rezerwacji mamy już 50 tysięcy oszczędności. Państwo sami potrafią odpowiedzieć na pytanie, jak to mogłoby wyglądać u Państwa w organizacji. Kolejna bardzo ważna funkcjonalność w samym narzędziu. Każdy użytkownik przypisany jest do pewnej społeczności. W organizacji może funkcjonować ich bardzo wiele na wielu poziomach. Co więcej, do każdej społeczności możemy przypisać oddzielną politykę podróży. Część z nich może być wspólnych dla całej grupy i oczywiście w poszczególnych grupach mogą znajdować się różnice. Każdy użytkownik wie, do jakiej społeczności jest przypisany. Uzupełniamy jego dane, wypełniamy informacje o programach lojalnościowych, w których bierze udział. Preferencje, cała lista danych, takie jak forma płatności,
posiłek wegetariański, czyli mówimy o preferencjach. Co więcej, w momencie, kiedy jest zalogowany do aplikacji, widzi, w jakiej tak naprawdę jest komórce organizacji społeczności, czyli gdzie zostaną przypisane koszty tego wyjazdu. Jeżeli ma takie uprawnienia i może poruszać się w różnych, że tak powiem, jednostkach kosztowych w organizacji, lub też bierze udział w jakimś projekcie długo- lub krótkookresowym, może podczas procesu rezerwacji zmienić społeczność. Tym samym wyniki wyszukiwania zmienią się pod kątem polityki podróży, która przypisana jest do tej innej społeczności. Może też forma płatności, inne limity kwotowe. Spójrzmy dalej. Bardzo ważnym elementem dla wielu przedsiębiorstw jest bardzo, bardzo rozbudowane i precyzyjne zdefiniowanie kilku zmiennych dotyczących podróży służbowej. Czy no to numer MPK-u, delegacji, numer projektu, to wszystko, co pozwala później efektywnie tą delegację rozliczyć. Podróżny już na etapie rezerwacji wybiera powód podróży. Co ciekawe, nawet powód podróży, czyli spotkanie wewnętrzne, spotkanie z klientem, projekt A, projekt B, powodują, że również zdefiniowana jest od razu polityka podróży, którą my zobaczymy w wynikach wyszukiwania. Czyli pracownik tak naprawdę poruszający się płynnie po organizacji, podróżujący przy różnych projektach, gdzie delegacja musi być rozliczona w różnym centrum kosztowym, nie musi pamiętać o założeniach polityki podróży przypisanych do danego charakteru podróży. Aplikacja pamięta to za niego. Co ważne, możemy zdefiniować kilka lub kilkanaście różnych pól zmiennych, które podróżny ma obowiązek lub może wypełnić. Każde z tych pól może mieć różną konfigurację, może być to lista rozwijana, możemy zdefiniować, że jest to pole wyłącznie, do którego można pisać liczby lub też litery. One wszystkie oczywiście pojawią się w raportach. Nie ma możliwości zakończenia procesu, jeżeli tak ustawimy aplikację, bez uzupełnienia tych danych. Bardzo ważnym elementem dla każdej organizacji są oczywiście stawki korporacyjne, wynegocjowane poziomy usług, cen usług, które chciałby oczywiście stosować. Aplikacja absolutnie pozwala załadować te stawki do swoich baz i pracownik otrzymuje informację poprzez ten taki budynek niebieski. Drogi użytkowniku, to jest nasza stawka korporacyjna, preferowana przez naszą organizację. Tak więc i oczywiście spełnia politykę podróży. To pierwszy slajd pokazywał rozwiązanie dla usług hotelowych, dla usług lotniczych, a dla usług hotelowych widzimy takiego zielonego ludzika w domku. Tak więc pracownik wie, jak ta stawka korporacyjna, czy ona jest prezentowana. I pewną ciekawostką tutaj do oferty hotelowej dodam, że jest pewna platforma, ranking, gdzie pracownik może również dać opinię po noclegu, po pobycie w danym obiekcie, czy obiekt mu się podobał, czy nie, w ten sposób jakby wspiera czy wpływa na decyzje swoich kolegów z pracy. Bardzo ciekawy obszar, proces autoryzacji podróży. Na czym on polega? W przypadku, kiedy podróżny decyduje się jednak zastosować ofertę niezgodną z polityką podróży, aplikacja może wymusić, by jego podróż została autoryzowana przez przełożonego lub osobę wskazaną. A więc w momencie, kiedy kończy podróż, musi wysłać rezerwację do akceptacji. Akceptant, organizator, osoba autoryzująca ma kilka opcji. Oczywiście może wpisać dowolny komentarz, może przesłać to również do innej osoby. Tak więc decyduje o tym, czy podróż, która nie spełnia warunków podróży, a może każda podróż, która nawet spełnia warunki podróży, może być zaakceptowana. Tak więc narzędzie umożliwia wprowadzenie do organizacji takiego dwupoziomowego narzędzia, co najmniej dwupoziomowego mechanizmu kontroli czy decyzyjności co do wydatków na podróże służbowe. Tarcza pojawia się rzeczywiście. Proces approvala najczęściej przypisywany jest właśnie w organizacjach, gdzie ta polityka podróży jest łamana. Czyli mówimy, jeżeli polityka podróży jest łamana, to absolutnie musi być uruchomiony proces autoryzacji.
Inne bardzo ciekawe rozwiązanie. Funkcja organizatora. Charakterystyczna dla scentralizowanego modelu, o którym mówiliśmy wcześniej. Travel manager, osoba, która dokonuje rezerwacji, może otrzymać uprawnienia oczywiście organizacji podróży dla pozostałych członków zespołu. Panel sterujący widzi w nim zaplanowane podróże, może zatwierdzać podróże też innych użytkowników i oczywiście lista pracowników. Proszę zauważyć, że mogą, o tym mówiłem też wcześniej, niektórzy pracownicy mogą funkcjonować lub mieć uprawnienia, aby podróżować z tytułu różnych centrów kosztowych. Aplikacja to uwzględnia, czyli organizator, przygotowując, wyszukując ofertę dla danego podróżnego, wie od razu na etapie rezerwacji, do którego centrum kosztowego powinien tego pracownika przypisać. I oczywiście odpowiednio zostanie zastosowana polityka podróży. Bardzo fajny i przejrzysty panel do oczywiście monitorowania dokonanych rezerwacji. Taki panel widzą zarówno organizatorzy, jak i każdy indywidualny użytkownik, który robi rezerwację wyłącznie na swoją rzecz. Widzimy w widoku tabeli podróże, widzimy również status rezerwacji, czy to jest zatwierdzona, czy czeka jeszcze na potwierdzenie. Innym, chyba częściej preferowanym widokiem jest widok tabeli. W przejrzysty sposób widzimy, który podróżny, który pracownik jest w podróży, w jakim terminie i nawet jaką usługę zdecydował się zakupić. Tak więc osoby, które śledzą podróże, chcą zobaczyć, gdzie jest dana osoba, mogą bardzo szybko zobaczyć, kto podróżuje, gdzie podróżuje, może z kim podróżuje. Klikając na te ikonki zobaczymy również szczegóły rezerwacji, czyli całe potwierdzenie podróży, będziemy znali oczywiście wszystkie detale. Inne ciekawe rozwiązanie. Oczywiście aplikacja dostosowana jest do potrzeb wymagającego rynku. Absolutnie samodzielnie dokonujemy rezerwacji miejsca na mapie samolotu. Dla tych, którzy sobie tego życzą, bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji w naszym Outlooku pojawia się informacja w kalendarzu o tej podróży. Co ciekawe, może nie widać tu tego aż tak dokładnie, natomiast możemy utworzyć sobie szablon. Jeżeli bardzo często podróżujemy do tego samego miejsca lub też organizujemy, jesteśmy organizatorem podróży o tym samym kształcie dla innych pracowników, możemy przygotować sobie szablony, wykorzystać się przy każdej kolejnej rezerwacji i oczywiście znacznie skrócić sam proces rezerwacji. Co ciekawe, lub co bardzo ważne, cały czas jesteśmy w kontakcie z agentem. W momencie, kiedy chcemy otrzymać wsparcie naszego agenta, ale nie chcemy od początku pisać, czego szukamy, że jest to hotel w Londynie, że jest to bilet lotniczy do Madrytu, a wprowadziliśmy już zapytanie do aplikacji. Wystarczy kliknąć link przekaż zapytanie do agenta. Aplikacja kopiuje nasze oczekiwania i możemy dodać dwa słowa, proszę o przygotowanie oferty. Agent automatycznie odbiera taką wiadomość i przygotowuje ofertę, wysyła w tradycyjnej, offline'owej formie. A więc również bardzo przyjazne rozwiązanie. Aplikacja ma swoje odzwierciedlenie dla narzędzi mobilnych. Tak więc tutaj również użytkownicy, którzy lubią takie rozwiązania, absolutnie mogą również założyć rezerwację. Co więcej, dokonać autoryzacji podróży innego pracownika, jeżeli mamy takie uprawnienia, również w aplikacji mobilnej. I bardzo mocno rozbudowany model raportowania. Raporty przeróżne, jest to kilkadziesiąt modeli czy modułów raportowych. Wśród nich te, które informują nas o tym, na ile organizacja realizuje politykę podróży, na ile nie. Jakie są oszczędności w sektorze usług lotniczych, w sektorze usług hotelowych. Na ile poszczególny pracownik skłania się do wykorzystywania polityki podróży, lub jednak preferuje droższe rozwiązania lub niezgodne z polityką podróży. Ciekawostką jest również raport emisji dwutlenku węgla dla firm, które również takich raportów potrzebują. W ramach ciekawego podsumowania zaproponuję Państwu krótki, 3-minutowy film, który,
który przedstawi aplikację ponownie. Jest to w języku angielskim, za co przepraszam. Jest to bardzo świeże rozwiązanie, czy świeży materiał. Dla osób, które będą chciały wersję polską, oczywiście możemy taką wersję dostarczyć w najbliższym czasie. Po filmie dwa słowa również o tym, na czym polega wdrożenie takiej aplikacji. Looking for ways to reduce your travel spend? With financial, traveler and IT constraints, making the right choice is critical. The good news is that with Amadeus e-travel management, you get more than just a self-booking tool. Let's see how. Here's Anna, who is planning her travel to meet a customer abroad. With Amadeus, Anna connects to the world's richest content. Flights, rail, hotels, cars, and destination services. And you're sure she only selects from policy-compliant choices. Amadeus e-travel management provides her with a consolidated offer of more than 400 regular airlines and 70 low-cost carriers. With light ticketing, negotiated rates apply to selected low-cost carriers, and mid and back-office integration facilitates the reporting. Anna can spot the best fare from a single view, choose a seat, and select ancillary services. She can also support her company's commitment to corporate social responsibility. Choosing a hotel is easy with worldwide availability, including aggregator content, a quick match between hotel choice and preferences, comparison, preview, filters, single-click booking, and trusted reviews from colleagues. You can rest assured that Anna won't have to switch between multiple windows. She can also view related car and hotel bookings proposals and even add extra requests, such as a visa, cash advance, or a corporation car in the same flow. She'll stay within the boundaries of your travel program without even noticing it. Anna books, modifies, or reviews a trip and manages her profile from a single screen. If needed, she can rely on her agent to create unique alternative trip proposals offline and push them back for selection directly within the system. In just a few seconds, she gets a clear overview of her purchase conditions. She then sends the completed travel plan for approval and downloads travel details directly to her agenda. Of course, travelers and approvers stay connected on the move. Amadeus e-travel management integrates seamlessly with travel agencies' back-office systems and traveler profile databases. Corporations realize substantial savings on hidden costs and cut process costs. Travel administrators can create and update traveler profiles and apply policies quickly. And business travelers and travel arrangers save time and get greater choice. Now is the time for connected business travel with Amadeus. To find out more about Amadeus e-travel management, go to our website or contact your Amadeus account manager. Szanowni Państwo, kilka słów o samym wdrożeniu. Na czym ono polega? Dodam również, że Grupa Travel ma takie trzy wdrożenia za sobą. Jest to rok 2014 i 2015, ostatnie wdrożenie. Jeszcze drogą pewnej rekomendacji firmy przedstawię firmy, które już dziś korzystają z oferty Grupy Travel. Są to wdrożenia, o których wspomniałem, są to jedne z pierwszych wdrożeń w Polsce. Realizowane były przez zespół, certyfikowany zespół Grupy Travel, I również zespół Amadeus Polska. Wdrożonych zostało ponad 1400 użytkowników. Jakie są kolejne etapy? Przede wszystkim omawiamy wspólnie z klientem Travel Policy. Przyglądamy się, czasami modyfikujemy, proponujemy ciekawe rozwiązania. Ciekawostką jest, że czasami przy wdrożeniu ta taka Travel Policy bardzo mocno ewoluuje. Jest to taki moment do odświeżania dokumentu, czy tych ogólnie przyjętych zasad. Sam proces implementacji zakłada się, że jest to okres maksymalnie do 3 miesięcy, oczywiście w zależności od stopnia skomplikowania. Szkolenia, które trwają zarówno na etapie przygotowywania, czy implementacji narzędzia z zespołem administratorów, czy z travel managerem, następnie szkolenia z użytkownikami.
z końcowymi użytkownikami. Po samym wdrożeniu oczywiście bardzo ważne jest wsparcie, by pracownicy, użytkownicy czuli, że agent jest do dyspozycji, że nie zostaje sam z tą aplikacją. Jest automatycznie uruchamiany helpdesk bezterminowy, w tym sensie, że działa on przez cały czas używania aplikacji przez dane przedsiębiorstwo. Szanowni Państwo, Amadeusz i Travel Management. Bardzo ogólnym, ale mam nadzieję, że interesującym zarysie. Dlatego też, przepraszam, jeszcze dodam, że możliwe jest wdrożenie etapowe, pewien pilotaż. Organizacja nie zawsze decyduje się, czy nie musi decydować się na pełne wdrożenie całej organizacji. Może podjąć decyzję, że robimy to etapami. Dział po dziale, departament po departamencie. Tak więc jak najbardziej taka możliwość jest. Odpowiem jeszcze na kilka pytań, które tutaj otrzymałem od Ani i Sobiesława. Oczywiście bezpośrednio po zakończeniu, jeszcze przez 10 minut, będziemy do Państwa dyspozycji, będziemy odpowiadać na wszystkie pytania. Wśród pytań pojawiło się to, czy możemy zmierzyć, jaki procent podróży służbowych jest realizowany w drodze online, a jaki w drodze offline. Oczywiście tak i to bardzo, bardzo ładnie koresponduje z tym, co powiedziałem przed chwileczką, że organizacja może być wdrażana etapowo. Oczywiście, jeżeli część użytkowników pracuje offline'owo, dzwoni, pisze do agenta, czy robi rezerwację samodzielnie, w raportach bardzo dobrze widać, jaki jest procent oczywiście rezerwacji online'owych, jak i offline'owych. Jeżeli intencją organizacji jest wzmacniać czy zwiększać ilość rezerwacji robionych poprzez narzędzie, wówczas możemy szczegółowo zobaczyć, który departament lub które osoby powinny otrzymać wsparcie, by przejść na rezerwacje online'owe. Czy do narzędzi można wprowadzić stawki umów z hotelami, liniami? Czy jest gwarancja, że stawki są, czy będą widoczne? Oczywiście jak najbardziej. Jest to jeden z podstawowych elementów wdrożenia. Grupa Travel otrzymuje od klienta, najczęściej są to stawki hotelowe, ale mamy też oczywiście, jest możliwość wdrożenia zniżek od linii lotniczych. Tak więc w momencie, kiedy uruchamiamy, udostępniamy użytkownikom już aplikację, te stawki już tam są, czekają i są prezentowane w wynikach. Mogą być one bardzo mocno wyróżnione, czyli taka jest preferencja organizacji. Jaka jest rola travel managera podczas wdrożenia? Bardzo dobre pytanie i cieszę się, że padło. Niezbędna. Travel manager dla zespołu wdrożeniowego jest tym najbardziej potrzebnym partnerem, który całą politykę podróży organizacji przedstawia nam i pozwala nam wspólnie wdrożyć do aplikacji. Później nawet w okresie testów travel manager odpowiada, czy rzeczywiście narzędzie funkcjonuje tak, jakby sobie tego travel manager czy organizacja życzył. Dostrzega on, czy zaznacza pewne niuanse charakterystyczne dla każdej organizacji, bo pomimo tego, że można podróże służbowe pewną definicją bardzo ładnie zamknąć, to każda organizacja jednak podróżuje troszeczkę inaczej i travel manager potrafi te niuanse zaznaczyć. Dodam jeszcze, że po wdrożeniu travel manager staje się takim naturalnie osobą zarządzającą. Może wprowadzać samodzielnie modyfikacje. Jest takim pomostem pomiędzy również agentem a korporacją. Tak więc rola jest bardzo istotna. Nawet jeżeli travel manager nie funkcjonuje w organizacji, na przykład w przypadku zdecentralizowanego modelu, to po wdrożeniu taką rolę staramy się wykreować. Czy można wyłączyć pojawiające się tarcze? Jestem zaskoczony, będę musiał skonsultować się z moim zespołem. Poproszę Anię i Sobka, by na czacie odpowiedzieli na to pytanie, bo nie znam odpowiedzi, czy można w ogóle wyłączyć tarczę, zieloną i czerwoną tarczę, która nas informuje, czy polityka podróży jest zastosowana, została, czy też nie. Czy można wyłączyć potwierdzenia dla in policy
i zostawić dla aut. Rozumiem, czy można wyłączyć potwierdzenie, czy ten system aprowali dla rezerwacji, które spełniają politykę podróża, które nie? Jak najbardziej tak. System zatwierdzania podróży jest absolutnie rozwiązaniem dowolnym. Zarówno możemy go jak i wyłączyć to zupełnie jako narzędzie, jako funkcjonalność, lub też podjąć decyzję, że chcemy, by nasz travel manager za każdym razem zatwierdzał politykę, zatwierdzał rezerwację, niezależnie od tego, czy spełnia politykę podróży, czy nie, czy też jednak prosimy o autoryzację, czy aplikacja wymusza autoryzację wyłącznie w sytuacji, gdy łamana jest polityka podróży. Czy można ustawić aplikację tak, że w wynikach pojawią się tylko oferty zgodne z polityką podróży? Zdecydowanie tak. W modelach, we wdrożeniach, które przeprowadziliśmy, padało takie pytanie. I nawet w jednej z firm była próba wyłączenia wszystkich ofert niezgodnych z polityką podróży. W praktyce okazało się to w tej organizacji, może niekoniecznie dobrym rozwiązaniem, i podłączono w rezultacie również politykę oferty niezgodne z polityką podróży. Ale tak, można to zrobić. Mogą pojawić się wyłącznie stawki korporacyjne i wyłącznie oferty zgodne z polityką podróży. Tym samym organizacja, nawet przy setkach czy kilku tysiącach użytkowników, wie, że użytkownik ma możliwość dokonania tylko i wyłącznie wyboru spośród ofert spełniających politykę podróży. Efektywne zarządzanie. Są sytuacje, kiedy użytkownik musi polecieć razem z klientem, który kupił usługę droższą, nie wypada nam nie polecieć razem konkretnie tym rejsem, może jest droższy. Tak więc absolutnie decyzja należy do Państwa, temu służą spotkania właśnie z zespołem, który podczas wdrożenia jest ze strony klienta powoływany. Szanowni Państwo, to są pytania, które ja otrzymałem. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność. Jesteśmy bardzo otwarci na kolejne pytania. Jesteśmy jeszcze przez 10 minut na czacie. Odpowiemy na wszystkie pytania, które się pojawią. Również mail, który jest widoczny na ekranie. Jest to mail, pod który można wysyłać kolejne zapytania. Serdecznie zapraszamy również na spotkania, gdzie zaprezentujemy aplikację już w szerszym spektrum. Bardzo dziękuję. Do widzenia.